Witam wszystkich serdecznie. Szczerze, jakbym wiedziała, że ktoś tu wyjdzie, to w sumie chyba bym nie wychodziła. Tak sobie troszkę się z Panem Bogiem umówiłam, ale wiecie, Pan Bóg, nasze myśli to nie Jego myśli. Znaczy takie krótkie świadectwo chciałam się podzielić, takie właśnie teraz z tego weekendu. Właśnie przyjechaliśmy do rodziców na weekend, dlatego możemy tu być dzisiaj. No i po prostu takie, no może od słowa zacznę z Ewangelii Mateusza, z rozdziału bodajże 6. I na pewno wszyscy dobrze znamy to słowo. Może tak. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną. Nie zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż ona? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. I świadectwo dla mnie jest takie, że po prostu mój mąż Robert dostał w piątek od mojego taty kurtkę przeciwdeszczową, co myśleliśmy, znaczy ja myślałam o tym, żeby mu już kupić parę miesięcy temu i też szukałam i nic takiego nie było, albo mega były drogie, albo wiecie, takie sobie i po prostu mój tata prezentuje Robertowi taką naprawdę wspaniałą kurtkę przeciwdeszczową, jeszcze naprawdę się okazuje, że potem była w miarę tania i właśnie na drugi dzień właśnie czytając to słowo po prostu mówię, widzisz, Robert, że po prostu Pan Bóg się zatroszczył, tak, że my tego w ogóle nie szukaliśmy potem. No i po prostu taka zachęta, że naprawdę Pan Bóg wypełnia swoje słowo, kiedy mu ufamy. Dziękuję.